Cześć! Naszą gościnią dzisiaj jest Alina Sztoch, e, szefowa marki Kubota. E, przedsiębiorczyni od ostatniego roku studiów. E, zupełnie przypadkiem nie została prawniczką, ale postanowiła wejść w biznes filmowy. Biznes, który zaczął się od tego, że próbowali zrobić klapki z wymiennymi paskami. Przez pół roku nic z tego nie wychodziło, ale wpadli na pomysł, żeby odnowić, odświeżyć i reaktywować markę Kubota. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Szukamy tego, co ich napędza, i szukamy zakrętów życiowych w ich życiu, żeby zobaczyć, jak z nich wyszli. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a ona daje nam zasięgi. Jeśli nie byliście jeszcze na Zaprojektuj swój biznes.pl, to zapraszam Was bardzo serdecznie już 27 kwietnia. Ruszamy z konferencją za Zaprojektuj swój biznesowy wzrost, gdzie będziemy mówili do przedsiębiorców, jak budować firmy, które rosną. Warto tam być, warto ponetworkować, warto spotkać speakerów. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Alina Sztoch. Witam Cię serdecznie. Witam. Słynna marka, która właśnie weszła na giełdę. Nagrywamy to w tygodniu premiery giełdowej Kubota. Będzie o czym gadać. Jak najbardziej. Okej. Okay. Powiedz mi takie klasyczne pytanie dla każdego gościa i gościni tej audycji. Jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia? Chaotycznie, mhm. zgodnie z serduchem, mhm. z intuicją, bez zbędnego balastu w postaci rodziców, oczekiwań. Bo w sumie mądrze, tak myślę. Mi Czy chyba. miałeś swobodę tego bardzo eksperymentowania? Dużo. Czyli bardziej eksperymentowanie niż projektowanie? Tak. Projektowałam od przedszkola bardzo mocno to, że będę prawniczką. Mhm. I w ciągu jednego dnia to się kompletnie odwróciło. Bardzo dobrze. A co się stało tego dnia? Spotkanie z przyjaciółmi, rodziną. Okay. Rozmowa o scenariuszu filmowym. Wydawało mi się kapitalnym. Mhm. I wtedy zadałam pytanie: to. Czemu by go nie zrealizować? Czemu czem, 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 czem by nie wyprodukować tego firm, filmu? Znajomy, który opowiedział mi o ten scenariusz, mm -hmm. mój obecny wspólnik w dwóch spółkach, powiedział, no ale to nie od tak jest się producentem. Ja się spytałam w sumie, czemu nie? Studiuję prawo, za, założymy firmę i spróbujemy. I spróbowaliśmy. Ma, mamy tę firmę do tej pory. Wyprodukowaliśmy mm -hmm. faktycznie jeden film fabularny. To była firma, która zajmowała się też rozwijaniem nowych technologii w świecie filmu. Zrobiliśmy wiele super fajnych rzeczy, ale z racji kuboty, która przyćmiła wszystkie biznesy, chyba naszych wspólników i wspólniczek łącznie z moim, musieliśmy trochę przeprojektować tamten model biznesowy. To wszystko bardziej poszło w stronę rentalu, w bardziej w stronę mniejszych form audiowizualnych. Czyli I... macie studio, które w pewnym sensie jest do, do wynajęcia? Mamy sprzęt filmowy, mhm. mamy też studio do nagrań. Ale to, to gdzieś samo już chodzi. Mhm. Jest A to był dosyć... twój pierwszy biznes? Tak, to był mój pierwszy biznes. Osiem lat temu, decyzja, może już nawet dziewięć, nie pamiętam, na studia w każdym razie, na ostatnim mhm. roku, stwierdziłam, że nie idę na aplikację, że zakładam biznes, że nie bez przyczyny zawsze czytałam Forbes'a. I... O tym Forbes'ie to gdzieś wyczytałem, że od 16 roku życia miałaś tak. subskrypcję, tak? Tak, tak, tak. tak. Ja, ja wtedy nic nie rozumiałam chyba z tego, co czytałam, ale mi się to bardzo podobało. A co ci się nie... podobało? Bo to tak wcześnie, żeby wejść w taki magazyn jak Forbes. Że ludzie walczą o swoje plany. Mhm. Są, to, to było bardzo inspirujące w zasadzie. Większość z tamtych historii była nieoczywista. Ktoś nie miał o czymś pojęcia, spróbował, udało się. Mhm. Bardzo często nie zawsze za pierwszym razem, ale to, to, to dla mnie było bardzo inspirujące, że się da, że, że można. Mhm. I, I że się trochę nie trzeba przejmować tym, że się na początku nie wie. To nie jest nic złego, że się nie wie. Okej. Okay. I wszystkie moje biznesy zaczynały się od nie wiem nic, a kończyły się na fajnych rzeczach w sumie. I nawet nie kończyły, trwają nadal, tak? Mm -hmm. Więc tak, bez kompleksów, próbowałam. Mam to chyba trochę potacie. No i bardzo mi to pomagało w życiu. Bez kompleksów, ale bez strachu? Czy ten strach też tam był? Ze strachem. Ze strach, ale takim pozytywnym, motywującym, czy takim... Różnie. To też okay. zaczynałam dosyć jako młoda osoba. Mm -hmm. Myślę, że ten strach jest dosyć naturalny i, i... nie uważałam, że to była przeszkoda. No po prostu bardziej mnie chyba jeszcze motywował i... może byłam dzięki temu bardziej skuteczna, bardziej też ostrożna. Ciężko powiedzieć, ale na pewno strach był. Wydaje mi się, że ciężko, żeby nie było tak, tak, tak szerzej mówić. Wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek myśli o pierwszym biznesie swoim i tak się zastanawia czasami, przystępując z mm -hmm. nogi na nogę. Ta historia pierwszego filmu, który zrobiliście i, i, i tej spółki zajmującej się produkcją filmu i technologii. Opowiedz te początki, jak to było? Bo jedno to jest kolacja i zróbmy to, mm -hmm. ale potem trzeba zacząć to robić. I tak. Tak, Jak to było? Um, więc wspólnik, który jest z wykształcenia aktorem, um, miał zaplecze, powiedzmy, jeżeli chodzi o, o znajomość branży. Mm -hmm. um, ja z racji mojego wykształcenia prawniczego nie miałam żadnego. Um, też nawet nie chcę powiedzieć, że się nie interesowałam filmem, wręcz przeciwnie, każdy się interesuje w wieku młodzieńczym. No ale to nie była moja pasja, jak, jak na przykład piłka, piłka nożna, tak? mm -hmm. to, to po prostu znałam, znałam mniej więcej branżę. Um, ale nie miałam, wydaje mi się, kompetencji, jak teraz na to patrzę, żeby w tej branży działać, bo jest ona bardzo specyficzna, bardzo wiele opiera się na znajomościach, Ym, na tym, że się bywa. Ja mm -hmm. jestem bardzo słaba w bywaniu i w tego typu rzeczach, więc w okay. smutkach, tak. E, gdzieś to była działka mojego wspólnika, e, ale prze, przez moment sobie e, stwierdziliśmy, że może z, zrobimy to delikatnie inaczej. Nie będziemy kolejną firmą, która robi filmy 2D, tylko pa wróćmy pamięcią do tamtych lat. Wtedy 3D jeszcze było. Nowością, ludzie kupowali masowo telewizory 3D, bardzo brakowało kontentu. Wydawało się, że to tak, zawładnie rynkiem. Tak, dokładnie. I stwierdziliśmy, że a może pójdziemy w stronę badań prac badawczo rozwojowych i udało się, jakby namówiliśmy uczelnię wyższą z Łodzi do do tego, żeby z nami w to weszła. Zrobiliśmy projekt, dostaliśmy na niego grant, zrealizowaliśmy. Stworzyliśmy super, zdobyliśmy know-how, stworzyliśmy super i software, hardware do, do robienia filmów 3D. Unikalny, jeżeli chodzi o, o świat. No i zrobiliśmy pierwszy na świecie film 3D, 4K w takiej mhm. jakości. Wtedy było olbrzymie wyzwaniem. Ja wiem, że teraz to, to nie robi wrażenia, 4K, ale te wiele lat temu plus, 4K, plus 3D gdzie obraz jest nagrywany z dwóch kamer. Multiplikowanie tego materiału filmowego to generowało mnóstwo problemów, z którymi musieliśmy sobie poradzić. Komputer się pociło, pociło obrabiając Ojej, to. Tak, tak, tak. tak. I dlatego też trzeba było mieć naprawdę bardzo mocny sprzęt. Ale udało się zrobić ten film. To jest, to jest wielkie osiągnięcie. Więc nie, nie, nie każdy może powiedzieć, że zrobił film fabularny. Też w bardzo wtedy nowoczesnej technologii. To, to, to na pewno jest duże osiągnięcie, udało się to zrobić, y, udało się tam zarobić pieniądze. Y, I ten biznes filmowy sobie toczył się. Y, mm -hmm. Walczyliśmy o pozycję w branży, walczyliśmy o, o kolejne projekty, y, wynajmowaliśmy sprzęt przy okazji itd. itd. Do momentu, jak... gdy to no? No właśnie wspólnik z, z mojej pierwszej firmy poznał mnie z inną osobą, z Piotrem Kwiatkowskim. I wtedy pojawił się pomysł kubot. To ja zaparkuję jeszcze na chwilę kubotę, Dobrze. Bo, bo to będzie taki temat, myślę, który będzie dużą częścią tej audycji, ale ja chcę jeszcze po, podrążyć. Jak się współpracuje z instytucją naukową, z Szkołą Wyższą? W Polsce ostatnio czytałem takie badania, mm -hmm. że na przykład w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo spin-offów, gdzie Oxford, Cambridge i wszystkie inne uniwersytety tworzą firmy i są ich udziałowcami. W Polsce nie ma jeszcze tej kultury, wtedy już w ogóle. Granty oczywiście pomagają, bo wszyscy chętnie za te pieniądze coś tam zrobią, ale to jest, to jest chyba inny świat, nie? To jest bardzo inny świat i bardzo wymagający świat, więc ja jako osoba w bardzo młodym wieku. Yy... Ile masz lat, jak założysz firmę? Ile, ile masz lat, jak się kończy studia? 25? 26, yy -y. jakoś tak. Yy... Nagle musiałam być tak naprawdę mediatorem, negocjatorem między zupełnie nierozumiejącymi siebie środowiskami, między biznesem a nauką. Biznesem, sztuką, a nauką jeszcze? To... Oj, to jest bardzo ważne. Tak, tak, więc sztuka i biznes to już jest dużo, nauka do tego to jest bardzo dużo. Mhm. I ja bardzo podziwiam firmy RD, które sobie świetnie radzą na rynku i osiągają sukcesy. Nie jest ich wiele. Nie jest ich wiele, tak. Naprawdę skomercjalizować stworzyć technologię, ją skomercjalizować. To jest olbrzymia sprawa. Nawet jak ma się duże doświadczenie. Trzeba mieć też trochę szczęścia, mhm. trzeba mieć super pomysł no i świetnych ludzi, którzy, którzy pomogą to zrobić. Nie chcę mówić, że, że świat nauki czy, 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 czy sztuki jest kapryśny. Świat biznesu również, jakby. No to, to to mają różne kaprysy. Nie? Mają różne kaprysy, tak, ale to, to, to też było niesamowite łączyć te, te dwa światy patrzeć, jak one koegzystują na planie filmowym, gdy um, jest jakaś. Romantyczna, powiedzmy, scena w filmie, a e, rzesza naukowców, e, powiedzmy, trochę wyzuta z emocji, tylko patrzy na swoją technologię, nie rozumiejąc, że tam ktoś <laughs> próbuje. Pokazać prób emocje. Tak, tak, pokazać emocje. I, e, I były jakieś takie delikatne, nie chcę powiedzieć spiny, no to bardziej. No śmieszne sytuacje, które się teraz, no, no, teraz nas bawią. Um, ale tak, to, 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 to było niesamowite, gdy, gdy właśnie cała. A czego nauczył cię ten, 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 ta przygoda, ten biznes, te, te kilka lat, które robiliście i firmy, i firmę? Mhm. E, no, tak w biegu, prosto ze studiów, nie? Czy tam jeszcze na studiach. Mhm. Czego ciebie nauczyło to? Że trzeba nie bać się. Tego, czego się musimy nauczyć, tej całej okay. pracy do wykonania. I jak sobie, zawsze miałam tę ciekawość do, do nowych rzeczy, więc chyba wybierałam dobre dziedziny, bo nie miałam mieć kompletnie pojęcia i nagle mm -hmm. e, chcą gdzieś odnosić sukcesy. No musiałam bardzo zawsze mieć szybkie kursy przy, przy ym, Nie mam problemów z pytaniem ym, mądrzejszych ludzi od siebie w, dany, w danym mm -hmm. momencie o, o, o to, jak branża wygląda, o to, o to co warto wiedzieć. Więc to, to, to była po prostu bardzo duża szkoła życia, jeżeli chodzi o, o to, jak ludzie są różni, jak, mhm. jak, jak różne są branże, jak różne są oczekiwania e, i chyba komunikacji i rozmowy. I to często słyszę od ludzi, że moją mocną stroną jest komunikowanie się e, i, i że staram się zawsze zrozumieć drugą stronę, i tam ta, taki trójkąt bermudzki, trochę, który powstał e, z bardzo różnymi charakterami, e, tego mnie nauczył, właśnie rozmawiania z ludźmi. Mhm. A czy była, było coś, co nie chciałabyś powtórzyć w kolejnych biznesach? Co ci zostało z tego? Chyba nie. Czy nie było takiej lekcji um, bolesnej, że się tak wyobrażam? Nie, wyrażę? nie, Ten... chyba, chyba nie, naprawdę. Bo biznes Bo... zarobił pieniądze i dalej jest tak, ee, tak, nad wodą. Komercjalizacja tak? się udała, oczywiście, mm -hmm. tak, tak, tak. Biznes sobie działa w zasadzie bez zęby, to też jest zawsze bardzo. E, to, to jest bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne, Mam tak. Mam kilka takich biznesów, to jest. Niesamowicie przyjemne. To jest niesamowicie przyjemne, więc udało się zrobić fajne rzeczy. Wydaje mi się, że naprawdę nic. No jeszcze to, to, czego się nauczyłabym, chciała powiedzieć jeszcze jednej rzeczy: bo, mhm. bo projekty badawczo-rozwojowe to też trzeba napisać ten projekt, w sensie wniosek, obronić go. To jest duża sprawa pod takim kątem zarządzania dokumentacją. To są nudne rzeczy, wiem o tym, mhm. procedury i, i, i tego typu rzeczy. Ale to bardzo mocno widać w Kubocie, jeszcze o niej nie mówimy, tak wiem. Mhm. I wiele osób się śmieje, rozmawiając z nami. Mówię, że Jezus, ja myślałam, że jak kubota to to nie może być aż takie poważne, że to, to, to nie jest aż, aż takie. A to od początku właśnie było robione w taki sposób do skalowania. A to te Twoje studia prawnicze tak pomogły, że taki mindset Też. masz poukładanych Też. rzeczy? Też na pewno zawsze A co trochę... jeszcze? Rodzice. Okay. Rodzice, brat. Yy, I dziś mój początek drogi biznesowej. Pierwsze projekty, który zabiliśmy, wspólnie. Oni mi dali mnóstwo know-how, mnóstwo mhm. dobrej takiej no, no, typu, właśnie. Oni prowadzą firmę? Tak, 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 tak. Czyli wyjście z rodziny przedsiębiorczej zawsze pomaga w byciu przedsiębiorcą. Myślę, prawda? że bardzo. Mhm. To, to jeszcze o tym, zanim ja wiem, że do kuboty mhm. wszyscy tutaj czekamy, ja wiem, ale ja będę tutaj konsekwentny. Co dało Ci dorastanie w rodzinie przedsiębiorców? Nie lubię tego słowa, ale chyba przebojowość. Okej. Okay. Chyba to, że się nie boję. Okay. Absolutnie porażka dla mnie nie jest żadnym problemem. Najmniejszym. Jest lekcją. Jest lekcją tylko, tak? Nawet je trochę lubię. Jestem totalnie zafiksowana na informację zwrotną, mm -hmm. krytyczną. Nie mam z tym problemu. Wydaje mi się nawet, że zespół mnie komunikuje czasami, że przesadzam, że mamy kulturę organizacji opartą właśnie na krytyce. Czy to jest, może z... Ale krytyce czy feedbacku? Feedbacku, przepraszam. Okay. Tak, tak, takim właśnie rozsądnym, mądrym mm -hmm. feedbacku, który się też daje według określonych reguł. Ale dla mnie to jest, no to, jest, to jest olbrzymia rzecz. Uwielbiam feedback. W ogóle mnie to nie stresuje, jestem jego ciekawa i, i naprawdę umiem wyciągać wnioski. Mhm. Myślę, że ktoś, kto był przedsiębiorcą w naszym kraju, 5, 10, a już tak jak mówię, to na przykład 30 lat, to, to też doskonale wie, o czym mówię i, mhm. i to mi dał. Mhm. Czyli czasami jakieś drogi na skróty można było znaleźć w myśleniu o przedsięwzięciu, prawda? Myślę, że tak. Okej. Okay. Tak, jest... no, nawet tak mówił właśnie o, o, o wielu swoich problemach, to po prostu wyciągała wnioski, słuchałam i wiedziałam, że nie jest łatwo, to na pewno. Ale wiedziałam też, jak, jak, jaką dużą czasami ją satysfakcję z tego, jak się udawał. Nie, no, prowadzenie firmy to nie jest okładka Forbesa, prawda? To, nie, jest, nie, nie. to taki, tylko szczyt tego wszystkiego, co robimy. To jak wyglądał ten pomysł na odnowienie marki Kubota? Mój wspólnik, Wacław Mikłaszewski, z tej pierwszej firmy. Mm -hmm. Stwierdził, że muszę się poznać z Piotrem Kwiatkowskim, jego kumplem, który też od zawsze prowadzi biznes. Mhm. I czuł, że z połączenia gdzieś. Coś no, wyjdzie. Tak, coś, coś, coś wyjdzie. U nas też, w, moją współpracowniczką w pierwszej filmie była też Asia Kwiatkowska. Więc my z Wackiem i Zasią się znaliśmy i, i było spotkanie z Piotrem. I Piotr, 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 ale wszyscy mają Piotr, nie obrazi się na pewno. Okay. Więc tak, Piotr powiedział, że ma fajny pomysł na biznes na klapki z wymiennymi paskami. Ja w sumie po, tych, po tym prawie, po, tych, po tym projekcie badawczo-rozwojowym, te klapki to się jawiły jak jakaś taka ziemia obiecana. To jest coś tak prostego. No, bo, bo, bo prosty biznes, bo tak. No tak, bo słońce, bo klapki, bo, okay. bo, a nie 3D, 4K i, i klatkarz i tego typu pojęcia. Wszystko, wszystko było ciężkie, nieznane. Klapki trudne, w końcu znałam. Tak, umiałam je nosić i stwierdziłam, że. To no ale jest... masz technologię wtrysku, materiały. A, nie myślałaś o tym? Mm, no, to jest produkcja. To jest produkcja, jednak branża modowa to jest bardziej sprzedaż i marketing. Więc stwierdziliśmy, że spróbujmy. Przez pół roku próbowaliśmy sprototypować takie klapki z wymiennymi paskami. Dużo się nauczyliśmy o, o branży obuwniczej w Polsce: że jest właśnie kapryśna, <Mitarowa> znowu, <ś>? że jest niechętna, że jej się nie chce że nic się nie da, że w ogóle to najlepiej młodzi weźcie się, do, wróćcie do tych swoich wcześniejszych biznesów i nam nie marudźcie. Nie przeszkadzajcie. Tak, trochę nam nie przeszkadzajcie. Bardzo takie budowanie jakieś bariery w ogóle międzypokoleniowej i, i jakby oni, nawet nie wiem, czy chcę, chcę kontynuować ten temat. Było ciężko, było niemiło nawet bym powiedziała, a my jakby nie patrzeć, byliśmy klientem, który chce zapłacić, ale wszyscy mieli jakieś ciekawsze rzeczy do roboty i dawali nam to do zrozumienia. Więc w końcu znalazł się jeden producent, który wyprodukował nam te klapki, ale nie dał nam gwarancji. Gwarancja na obóz jest długa, bo dwuletnia w Polsce. Mhm. E, no i w zasadzie można by powiedzieć, że pomysł na biznes skończył się klapą. Stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze takie przegrupowanie sił w mieszkaniu wspólnika i porozmawiamy, co dalej. Chcąc, nie chcąc, na, rozmowa zeszła na pomysł reaktywacji Kuboty, no bo w tym kraju, jak się odmienia słowo klapki, sto razy na dzień, a my to trochę robiliśmy, to, to nie sposób nie mówić o Kubocie. Ta po prostu, Kubota po prostu tak... Ona gdzieś wisiała. Wycho, wychodziła, tak? Tak, tak, tak krążyła mhm. między nami. No i nagle w, wrzuciliśmy pomysł, a może, y, może po prostu reaktywujemy markę, może nie kombinujmy, mhm. nie... Idźmy... A wiedzieliście, kto jest właścicielem marki? Nie, w tym momencie sprawdziliśmy, że znak towarowy, po pierwsze, jako prawniczka, czy jest w ogóle zastrzeżony. Okazało się, że tak. Mhm. E, po tym, jak sprawdziliśmy, że jest zastrzeżony, to sprawdziliśmy następnie w KRS-ie, kto jest właścicielem. No, i na następny dzień się odezwaliśmy do tych osób, umówiliśmy się na spotkanie. Nie było łatwo, no ale ostatecznie jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Czy udało Wam się wynegocjować z nimi od sprzedaż znaku? Od sprzedaż nie. Na okay. początku Licencje. dali nam licencję na lat 10, co wtedy mhm. wydawało nam się wielkim sukcesem. Po roku ten już inaczej na to patrzyliśmy, ale udało się. Też, też nie było tak, że od razu się udało. Te negocjacje były bardzo długie, bardzo dziwne. Czemu dziwne? Cała rodzina Michalskich uh -huh. jest bardzo mocno osadzona w kulturze wschodu. Uh -huh. Spędzili tam większość życia. Uh -huh. Mimo, że nie mieszkali nigdy na stałe, ale jednak ten biznes był tam tak bardzo mocno, że, że jeździli non-stop i w zasadzie to pewnie przez jakieś tam okresy czasu byli tam dłużej niż krócej. Uh -huh. I przesiąkli tą kulturą wschodu. A negocjacje, jeżeli chodzi o, o, o Chiny, daleki wschód się prowadzi trochę inaczej. Uh -huh. I te negocjacje to polegały na tym, że byliśmy wypytywani o nasze rodziny, plany... Tak mniej więcej jak teraz. Czyli byłaś na negocjacjach, a miałaś audycję, prawie, tak? Tak. I w zasadzie było pytanie, kim ty jesteś. Jak się z tym czułaś? Przedziwne. Absolutnie byłam niedojrzała chyba do takiego sposobu negocjacji. W ogóle niewiele wiedziałam. Ale na Dalekim Wschodzie też się robi te biznesy na długo, prawda? Więc trzeba poznać osobę, czy też osoby, z którymi się ten biznes będzie robiło. Tak. I tam nie padło żadne pytania o model biznesowy, o to, jak to chcemy zrobić, o to, jaki jest nasz pomysł, jakie jest nasze doświadczenie. To było, to było nieważne. Kim jesteście? Uh -huh. I ta, ta rozmowa trwała dwie godziny i wyszliśmy bez w zasadzie poruszania tematu kupoty. Myślałam, że to jest totalna klapa i nawet nie wiedziałam, co mam myśleć za bardzo. Byliśmy w szoku, bo wtedy w tej rozmowie z Piotkiem Kwiatkowskim on też nie wiedział, co, co, co myśleć. Nawet pamiętam, że bardziej on przejął wtedy inicjatywę, bo ja jestem osobą zawsze dążącą do osiągnięcia celu gdzieś tak. No do brzegu. Do A tam brzegu. trzeba było masować, tak? A tam trzeba było robić te wszystkie smoltoki, w <laughs> których jestem bardzo słaba. Ale udało się. Jakby udało się, po, to też nie jest tak, że, że decyzja była za kilka dni. To, to jeszcze mhm. chwilę trwało, też myśleli zastanowić. Było kolejne spotkanie, na którym już bardziej rozmawialiśmy o biznesie. Bo marka nie była w ogóle aktywna, prawda? Nie, tam był dosłownie sprowadzany niecały kontener rocznie. Biorąc pod okay. uwagę, że tych kontenerów to było kilkadziesiąt w, w okresie szczytu, my teraz sprowadzamy 50, to można porównać, że po prostu takie było podtrzymywanie. I tak ten kontener mhm. zleciał, i dlatego gdzieś te kuboty krążyły, czasami na Allegro, mhm. na bazarkach. No, ale one były takim trochę wymarzonym y, rzeczą, którą trzeba było y, polować, żeby kupić, tak. prawda? Grale, zawsze. Grale, były, tak. grale, to jest to słowo. Klapkowym gralem, absolutnie. Okej. Okay. Y więc to już może był taki marketing robiony właśnie przez Wiesława i Dorotę Michalskiej pod reaktywację. W sumie, jak teraz na to patrząc, że delikatnie grun kapało. Tak, był <laughs> Nie zapomnieli tak? ludzie, ale, mhm. ale, ale ten kontener rocznie, a nie więcej, był sprowadzany i się sprzedawał. Ale nie był to dla nich żaden biznes, po prostu to, to sobie było. Mm, nie wiedzieli, co z tym zrobić dalej, nie mieli na to pomysłu. Nigdy marketingiem jako takim się nie zajmowali. Zajmowali się importem towaru. To umieli robić świetnie, umieją do tej pory. My się odezwaliśmy, Odezwa odzywali się też inni, to ciekawe. Nie przeszli testu pierwszej nie rozmowy. Nie, by, nie byliście jedyni, ale udało nie. wam się tym small wygrać, tak? Chyba tak. No dobra, macie licencję, ruszacie z biznesem. Jak się finansuje taki biznes? To jest podchwytliwe pytanie. Wtedy mieliśmy, stwierdziliśmy, że każdy nas włoży 50 tysięcy złotych Aha, i to stało. Było nas czworo. Było nas czworo. Tak, to, to było bardzo tysięcy złotych. Tak, na odpalenie marki Dużo, optymizmu. Dużo optymizmu. I tak nam, wtedy nam się wydawało to dużą inwestycją. Ja, ja, ja kiedyś miałem takie, byłem jednym z, ze wspólników w Bani i w Sugar Free, mm -hmm. i zrozumiałem, jak ważny jest kapitał obrotowy w takiej spółce, tak? Że, My też szybko zrozumieliśmy. Tak, że to na prowadzenie biznesu co innego, ale na towar trzeba, trzeba kupić, to skąd pozyskaliście pieniądze? Zaczęli się do nas zgłaszać inwestorzy po pierwszych miesiącach działalności. Czyli jak zaczęliście sprzedawać tak, markę. Jak zaczęliśmy sprzedawać, tak. tak, To tak, ludzie tak, z sentymentu klarki. do marki. Yy, no, zrobił się wokół tego bardzo duży szum medialny. Yy, okay. I naprawdę od tego. Czy ją zrobił, czy wy zrobiliście? Dziennikarze zaprzyjaźnieni, yy, ale też naprawdę to trzeba oddać i dziennikarzom, influencerom w pierwszych latach. Ale nie tylko, także w ogóle partnerem biznesowym, różnym osobom. Wszyscy chcieli pomóc. Bo to nie było tak, że my byliśmy okay. firmą, która miała miliony, wchodzi, robi swoje, tylko byliśmy córką młodych, tak? naiwnych przedsiębiorców, którzy chcieli zrobić Czemu swoje. Naiwnych. No bo jak teraz tak na to. Wszyscy patrzą 200 tysięcy, nie, nie za bardzo znają branżę. Yy, to, to jest jakaś forma naiwności nie, nie, to, że nie, nie, nie uważam, wiedzieli... że to jest pejoratywne. Czyli to, że to... nie wiedzieliście, wam pomogło trochę. Absolutnie tak. Ja okay. nie wiem, czy ja bym z tą wiedzą chciała się teraz wrócić do tego i, 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 i tak ciężko pracować, zdobywać tyle nowej wiedzy, i mhm. też być znowu w branży, która jest tak bardzo wymagająca pod kątem zdobywania, cały czas kształcenia się. To też pamiętam, ja przeraziło w pewnym momencie w prawie. Całe życie trzeba, trz trzeba się uczyć. Mm, I trochę jeżeli chodzi o firmie, która no, bazuje na marketingu, na e-commerce, no mamy to samo. tak? Yy, więc to była, yy, można powiedzieć, odważna decyzja, nie naiwna. Yy, mhm. i, i, I tego się możemy trzymać. W każdym razie. Yy, co się, zaczęło, co się zaczęło dziać. Po kilku miesiącach tego mocnego szumu medialnego zaczęli się zwracać inwestorzy, którzy byli ciekawi, ile, za ile to wszystko, jakby kupiliśmy ten znak, za ile to, ile, ile to jest warte, jak idzie sprzedaż. Pojawiły się pierwsze rozmowy w ogóle z inwestorami. Ja, ja miałam zupełnie wcześniej inny biznes. ja nie, Byłam sama sobie trochę, nikt się mną nie, no nie interesował. Inwestorów. No i nie było inwestorów, nie było w ogóle szumu medialnego. Ja nagle temat PR-u był takim tematem codziennym, odpowiadania na... Jakieś doniesienia medialne, artykuły, wywiady. W ogóle tego nie chcieliśmy. Nie mieliśmy takiej potrzeby, nie po to założyliśmy ten biznes, ale to się stało bardzo dużą częścią naszego życia, tak jest do tej pory. I, i też to, to jest przecież musieliśmy... mechanizmem marketingowym y, dla produktu i marki. Oczywiście. Mhm. Też, i, właśnie też musieliśmy się nauczyć z niego odpowiednio korzystać. Tak? Mhm. W, w, w każdym razie zaczęli się odzywać inwestorzy, i oni zawsze do, wszystko było fajnie do momentu, gdy słyszeli, że mamy licencję na znak towarowy, a nie jesteśmy jego właścicielem. No to to, to to padały zawsze słowa, że wróćcie do właścicieli, stańcie się wy właścicielami tego znaku, to pogadamy. Bez tego nie, mhm. ma, nie ma o czym mówić, bo ile ja mogę jeszcze wejść w to, ale już będę mieć problem z egzitem. Bo... No bo za 10 lat to może nie dokładnie. być nic warte, tak? No, Czy za, za 9, tak? Dokładnie. Mhm. E, to oczywiście brzmiało bardzo logicznie, ale my też wtedy nie mieliśmy wyjścia. Jakby właściciele znaku towarowego nie chcieli nam go sprzedać. Mogliśmy zaryzykować bardzo mocno, bo to niby tylko 200 tysięcy, ale swój czas, nie wiedząc jak to się skończy, jak się skończą negocjacje za jakiś czas, bo wiedzieliśmy, że do nich na pewno wrócimy. To było duże ryzyko, ale się opłaciło. Więc wróciliśmy pod rozmowę z inwestorami do właścicieli znaku towarowego, do Doroty i Wiesława Michalskich. Powiedzieliśmy, jak wygląda sytuacja. Oni powiedzieli z kolei, że nas obs obserwują, wszystkie nasze ruchy, bardzo im się podoba to, co robimy, jak reaktujemy, reaktujemy markę I, to, i że oni zostaną naszym inwestorem. I o. zaproponowali założenie spółki, to, że włożą aportem znak towarowy do spółki. Podzieliliśmy się udziałami w połowie. Stara, mhm. nowa gwardia. No i tak jest do tej pory. O, czyli to dobre rozwiązanie w sumie. Bo... To ktoś by powiedział, jakiś myślę, że doświadczony biznesmen, że bardzo złe. W sensie, że tyle osób w spółce, że osoby, które się nie znają. E, że, że mogą się pojawić różnego rodzaju marki. Ale wy nie mieliście pieniędzy, żeby kupić markę, prawda? Nawet nie, nie było takiej możliwości. Mm -hmm. może, może, jakbyśmy mieli faktycznie te pieniądze, byśmy inaczej rozmawiali, by pojawiały się pewne kwoty. One się nie pojawiały, bo faktycznie nie, ich pewnie nie, no nie było. Mm -hmm. mm, no ale, mimo wszystko, to, to było bardzo ryzykowne od początku. Tyle, ile rzeczy mogło się wysypać w tym pomyśle. Oczywiście. A jest super do tej pory, więc gdzieś chyba ta pierwsza rozmowa faktycznie była, była ważna, bo by naprawdę na gruncie takim ludzkim. Bardzo jesteśmy zgrani. Czy pamiętasz sprzedaż z pierwszych miesięcy? Ile to było? Chyba nie. Wyście zaczynali od sprzedaży w internecie, prawda? Chyba nie, ale to nie było dużo. No pierwszy, pierwszy rok tej nowo zawiązanej sp tak, spółki to było 2 miliony. Obrotu? Tak. Na klapkach? Na klapkę. To dużo tych klapek musiało być sprzedanych. No, teraz jest 19 milionów mhm. po trzech kwartałach, więc y jeszcze więcej, ale nie wiem czy dużo. A dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z Biedronką? to oni do nas przyszli z pomysłem? Czyli ten PR zadziałał. Zadziałał. Okej. Okay. nas bardzo Czyli te... warto budować biznesy oparte na PR-ze jako jednym z filarów marketingu. Warto, jeżeli jest kompetencja u któregoś wspólników żeby się z tym zmierzyć, z tym PR-em. I, i, I mieć historię do opowiedzenia. Mieć tak, mieć historię do opowiedzenia albo ją stworzyć, bo to też nie jest tak, że mm -hmm. każdy ją ma, niektórzy po prostu ją, ją świetnie kreują. My mieliśmy tak, my naprawdę mieliśmy olbrzymie wsparcie, jeżeli chodzi o to, o to co się wydarzyło przez te wtedy 25 lat funkcjonowania mm -hmm. biznesu. Ludzie nas znali, ludzie kochali Kuboty, mieli za co ale mogliśmy też to zrobić tak, że mogliśmy też to zepsuć po prostu. Ja, ja do, do tej pory trochę naszą rolę cały czas yy, określam mianem, że my po prostu tego nie zepsuliśmy, bo mieliśmy bardzo duży boost na, na wejściu w postaci mm -hmm. rozpoznawalności marki, ale zrobiliśmy to skromnie, jakby znając swoją rolę, że trochę nie przeszkadzamy, nie wywalamy wszystkiego do góry, yy, bawimy się tymi symbolami, które wokół marki narosły. Yy, świadomi tego, tego fundamentu, na którym marka yy, powstała, Delikatnie go przedefiniowaliśmy, ale jednak zachowując ten core, te, te to DNA marki. Kubota to nie klapki, to styl życia, to, to jest mm -hmm. na no, maksa inspirująca nas jako organizację, jako, jako, yy, jako zespół marketingowy. No Więc... i wyróżnia produkt z, ta, z takiego tłumu dość szeroko produkowanego produktu, tak, prawda? Tak, bo, bo jest prawdą. Naprawdę, ludzie zakładając te klapki. to to jest jakiś styl życia. To ja wrócę do Biedronki, jeśli mhm. można. To tak było puk, puk, chcemy od was kupować? Jak to wyglądało? Tak, tak było puk, puk. Jesteśmy zainteresowani. Spotkajmy się. Mhm. Spotkaliśmy się. Mm. A z takimi dużymi markami, małą firmą ciężko się współpracuje, czy nie? To zależy. Okej. Okay. Mm. Wiele osób bardzo narzeka na Geronimo ma Martins i to mhm. nie jest jakaś, jakaś tajemnica Policinella, tak jest. Są wielcy, więc mają też swoje wymagania, duże. Mhm. To są kupcy, którzy dysponują wielkimi budżetami, jednymi z większych w Polsce, więc ja się też nie dziwię, że wymagają, że są zabiegani, że, że wymagają pewnego. Wiele od nas wymagają jako od, od, od dostawców. Od pewnego poziomu biznesu, prawda? Że, żeby obsłużyć w taki sposób, żeby. Mocno kompleksowy, tak, żeby chodzić mhm. przed szereg, żeby być proaktywnym. Żeby nie czekać na nich, tylko wyprzedać ich ruchy. To nie jest łatwe, szczególnie jak się nie ma doświadczenia mm -hmm. też we współpracy z tak dużymi graczami. Yy, więc ta, ta nasza współpraca była od początku... No, ka każdy dzień, tydzień na początku był bardzo dużym zaskoczeniem, jak to wygląda, ile się wymaga właśnie. Yy, ale sprostaliśmy zadaniu. dowiedzieliśmy to pierwsze wielką promocję, co było dla nas wielką sprawą. Yy, ona się sprzedała na pniu to była najlepsza akcja marketingowa gospodarzowa w roku w Biedronce mm -hmm. i to totalnie ustawiło nasze relacje w tym sensie że że dowozicie że dowozimy oni zobaczyli że ludzie naprawdę nas kochają nawet żeby bo Pokazać też, jak, jak duża to była rzecz, to um, było nawet wydarzenie na Facebooku, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi zapisali się na to, że wezmą udział i kupią, kupią te klapki, i ludzie kampowali w pod niektórymi biedronkami, żeby je kupić. Były filmiki w, w social mediach, że ludzie jeżdżą po kilkunastu biedronkach, nie żeby mogło, kupić po tak, trochę I tak? mogą ich znaleźć. I A, nagrywają to. Tak, tak, tak. tak. Okay. Jak się e... wtedy czułaś? No to duży sukces, nie? Tak. Tak, 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 tak. Nie no to to, to była naprawdę duża sprawa dla, dla zespołu. Pokazaliśmy sobie, że mm, po pierwsze umiemy współpracować na zupełnie, w zupełnie innej skali, a po drugie y, pokazało też możliwości, bo to, że y, Biedronka sprzedała wtedy y, te, y, dla nas absu, ab, absurdalną ilość klapków w ciągu kilku dni, mhm. y, którą my sprzedawaliśmy w ciągu roku. Mhm. To absolutnie otworzyło oczy yy, wzmocniło. Jaka jest jakiś potencjał tak, na rynku, tak? Tak, 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 tak. Yy, I to, to było bardzo ważne takim pod, pod kątem, no, no samo napędzająca się kuleśnia. Mhm. No firma jest 10 razy większa niż po pierwszym roku. W tej chwili nawet trochę więcej, bo ty mówisz 19 milionów po trzech kwartałach. Yy, interesuje mnie jedna rzecz, bo yy, sześcioro wspólników, yy, jak zbudowaliście zarządzanie zespołem? żeby to działało, żeby ludziom się chciało, żeby nie było wielu szefów, żeby było jasne, jak to działa. Jak mhm. sobie z tym poradziliście? Teraz nawet jeszcze dwie, dwie osoby dołączyły bardzo ważne do mhm. dwa, dwa i pół roku temu, bardzo ważne dla zespołu. Obecna wiceprezeska Dominika Florczak, dyrektorka logistyki, i finansów oraz dyrektorka kolekcji. Są to osoby absolutnie... No, najważniejsze dla spółki, jeżeli, jeżeli chodzi teraz o obecny, obecny skład. Więc jest trzyosobowy zarząd, ja, Asia i, i Dominika oraz właśnie Dominika. Y, to my gdzieś odciska, odciskujemy najważniejsze piętno, jeżeli mhm. chodzi o to, w którą stronę idzie marka, y, więc jest nas dużo, y, ale jednocześnie tak bardzo uważam, że się dobrze dobraliśmy pod kątem kompetencji, jesteśmy tak różne y, i że to działa, po pierwsze, a po drugie y, też wspólnicy, którzy Operacyjnie nie działają w spółce, rozumieją też swoją rolę, oddali pole, nie udawali, że wiedzą lub że mają coś do zaoferowania, gdy nie mieli. Czyli nie gdy... tupali nogami, że chcą rządzić. Nie, nie okay. ale była jedna sytuacja, która była bardzo ważna właśnie pod kątem ustawienia relacji, a mianowicie, mhm. gdy zamawialiśmy pierwszy kontener klapków rzep, to już po, po zawiązaniu spółki w 2019 roku z Dorotą Iwiecławem i Piotrem Michalskim i z Piotrem Krawczykiem z, z starą, starą Gwardią, zamówiliśmy pierwszy nasz kontener. Czyli te klapki produkowane w Polsce, bo, je, y, bo, bo my jak jeszcze nie byliśmy właśnie za Starą Gwardią, to produkowaliśmy klapki premium w Polsce i je sprzedawaliśmy. Mm -hmm. Później weszły te, te, do, do, do oferty tam te klapki rzep, kultowe, piankowe, wszystkim znane. Y, i My chcieliśmy zamówić zupełnie inny zestaw kolorystyczny, inne zamówienie chcieliśmy złożyć. Byliśmy pewni tamtych kolorów, że to jest nowa kubota, kubota to kolor i, i trzeba się tym bawić, e, trzeba nadążać za klientem, za nowymi trendami. A Wiesław zmienił zamówienie. Nie mówiąc nikomu. Nie mówiąc nikomu. I to się nie sprzedał. Jego nie. Nasze się po dwóch tygodniach, nie mieliśmy co sprzedawać. Od tamtej pory nie odezwał się nigdy słowem odnośnie czegokolwiek. A mieści dyskusję na temat zmiany i tak oczy dalej? Oczy Oczywiście, że tak. Do Czyli tej tej, pory ta kultura feedbacku, tak? Tak, jak najbardziej. Do tej pory się śmiemy, dogryzamy mu w zasadzie za każdym możliwym <laughs> razem i dajemy mu szare klapki nowe za też za każdym razem, żeby miał. E to, to, to te szare się nie sprzedały, właśnie. E Bo one ciągle <laughs> tam są, tak? <śmiech> <śmiech> nie, już pewnie chyba nie, już, 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 już pewnie nie, ale e tak, no tutaj. Jesteśmy... Ale to jest dobrze, bo jeżeli ma się kulturę organizacji, która jest oparta właśnie trochę na feedbacku, trochę na heheszkach, to można taką porażkę przekuć w zmianę organizacyjną, zmianę kulturową, prawda? Oczywiście. No tylko musi, muszą dwie strony chcieć się zmieniać. Mhm. No, u nas jest to bardzo mocne mhm. i, i bardzo mocno podkreślane. No, nie ma opcji, że, że, że bylibyśmy w stanie ze sobą no, właśnie koegzystować w tyle osób, no nie mając takiego podejścia, więc jest bardzo duża doza zaufania. Po tamtej sytuacji naprawdę, Dorota no, Dorota, Wiesław Michalski, Piotr Krawczek, no nigdy nie wtrącili się na prowadzenie biznesu. Radzili, pomagali, jeżeli chodzi o import z Chin, bo tutaj mają olbrzymią wiedzę. Dali nam kontakt do ich głównego dostawcy, który jest teraz naszym dostawcą i u którego mamy świetne warunki finansowe, to byłoby niemożliwe bez nich. Poje no bo oni mają inne produkty tam. Mhm ale nawet po prostu bez znajomości, bez doświadczenia właśnie z, 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 z Chińczykami prowadzi się tak biznes, że trzeba się trochę poznać. Mhm. To nie jest tak, że idzie, jedzie się na targi, ludzie tak myślą, że się pojedzie na targi, znajdzie się dostawca i ten dostawca jest hmm, pełen zaufania do ciebie, daje ci najlepsze warunki finansowe, to mhm. kompletnie tak nie wygląda. A na pewno nie w kontaktach z, z, właśnie z, z państwami Dalekiego Wschodu, więc hmm, to, co zrobili Dorota, Wiesław Michalski, Piotr Krawczyk przez te lat 30, jeżeli chodzi o relacje, to to jest w ogóle. To jest też jakiś fundament, na którym firma może się rozwijać. Tak, tak? tak, to jest bezcenne. Chciałem zapytać o jedną rzecz. bo Macie firmę zarządzaną przez trzy kobiety, co w Polsce jest rzadkością. Jest ewenementem prawda? Że... Tak, to jest lepsze słowo. Jest ewenementem. Jak to zrobić, żeby właśnie było więcej dziewczyn w rządach, mhm. albo wręcz doprowadzać do tego. Oczywiście można zrobić swoją firmę, to pomaga. Ale też dobranie sobie wspólników i, i, i członków zarządu w taki sposób, żeby to mhm. zadziałało. Czy, czy jest jakiś magiczny przepis, czy to po prostu tak wyszło? Chyba tak wyszło. To nie było planowane, to nie było robione na siłę, że mhm. fajnie by było, jakby była, jakby była dziewczyna w zarządzie. Tak? Mhm. Po prostu gdzieś te kompetencje nas, nas tak idealnie uzupełniały, że no tak, tak, tak chyba wyszło właśnie. No ja, ja osoba bardziej y, komunikatywna, otwarta, y, myśląca strategicznie. Y, zawsze wychodząca od ogółu, y, mhm. mająca wsparcie y, bardzo analitycznego, matematycznego umysłu dominiki, y, która zarządza finansami i logistyką, y, plus y, Asia, która odpowiada za technologię, za sprzedaż i tu świetnie się czuje w tym świecie IT. Y, Iwonka, dyrektorka, doświadczona dyrektorka kolekcji, pracowała wcześniej w Rezervd. Mająca świetne kompetencje artystyczne, estetyczne i tak wszystko idealnie. One są bardzo różne. Bardzo różne. To jak się komunikujecie? Co spowodowało, że dobrze wam się ze sobą pracuje? Mm. Dobór, bo dobór wspólników i zarządu to jest jedna z trudniejszych rzeczy, którą przecież Wydaje mi się, że najtrudniejsza. Mm -hmm. To i finansowanie plus, plus... Do finansowania zaraz dojdziemy. Ja tam wiosłuję mm -hmm. powoli w tym kierunku. Mm -hmm. Wydaje mi się, że mam szczęście do ludzi. Okej. Okay. Może... Szczęście, szczęście jest jakimś eufemizmem, jest skil... tak. Szczęście to jest skill czy przypadek? Tak. Myślę, że skill. Trochę zawsze go miałam. To odczarujmy go trochę. Na czym polega ten twój skill dobierania sobie ludzi? Myślę, że na tym, że absolutnie nie boję się porażki, bardzo otwarcie mówię o swoich porażkach, Aha. to otwiera ludzi. Aha. Jestem liderką, która zawsze pierwsza przyzna się do błędu i, i zrobi to na forum. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Oczekuję tego też od innych. Czyli I ludzie nie boją się popełniać błędów dzięki temu? Wydaje mi się, że w moim otoczeniu się nie boją popełniać błędów, bo ja pierwsza daję przykład, że, że można je popełnić. one są oczekiwane. Mhm. Ktoś, kto nie popełnia błędów, to jest po prostu nie, nie jest proaktywny, mhm. nie chce się rozwijać i, i, i ma wiele cech, które, których ja nie lubię. Yy, więc i, i z takimi osobami się źle, po prostu źle pracuje. Yy, Dlatego wydaje mi się, że jestem na tyle otwarta, transparentna i podkreślająca gdzieś też swoje słabości, i otwarcie o tym mówiąca, że zespół chce te moje słabości zbalansować, chce dać coś od siebie i wie, że nigdy nie będę zła, jak coś nie wyjdzie. Więc myślę, że po prostu otwieram ludzi, wzbudzam zaufanie i bardzo transparentnie podchodzę do wszystkiego, co się w firmie dzieje. To ludzie, którzy do nas przychodzą. Są zszokowani tym, jak, jak otwarcie dzielimy się wynikami finansowymi, jak otwarcie mówimy o tym, gdy jest dobrze, gdy jest źle. To też buduje taką, wydaje mi się, potrzebę, taką atmosferę odpowiedzialności, mhm. że ludzie, jak widzą, że jest źle, to nie jest tak, że my nagle rozmawiamy ciszej w swoich pokojach zarządu, jest polityka otwartych drzwi chociażby. Mówimy o wszystkim, wobec wszystkich. A ktoś może powiedzieć znowu, że to jest naiwne. Ja uważam, że to buduje bardzo wiele rzeczy pomiędzy w firmie, które są bezcenne. I my jesteśmy stosunkowo niewielką organizacją, mamy 35 osób, Fajne, robimy fajny przychód na tym, co, co ważne zyskowny, więc uważam, że właśnie to jest spowodowane tą kulturą organizacyjną, którą gdzieś, um, ja, ja spisałam pierwszy draft, potem on był y, ze wspólnikami szeroko dyskutowany, trwało kilka miesięcy i tam każde zdanie jest ważne, każde mhm. zdanie przedyskutowywaliśmy, bo niektórzy na Myśleli, że może powinno być to inaczej sformułowane, tak? a, a jednak ka każde słowo oznacza coś innego, też, też dla kogoś innego, mm -hmm. więc musimy to sobie wszystko przegadać, słowo wyjaśnić. Mają, mają różne znaczenia dla różnych osób. Nie? Dokładnie, tak. Mm -hmm. Więc no ja myślę, że w ogóle moment, gdy my przyjęliśmy kulturę organizacyjną, był absolutnie przełomowym momentem. Wtedy właśnie zaczęliśmy y, osiągać zyskowność. To pozwoliło na absolutnie uwolnienie, bo to też nie było tak, że właśnie od początku była taka Czyli ta Przestańcie się, się skupiać tylko na biznesie, ale też zaczęliście się skupiać na organizacji, tak? W pewnym momencie? Tak, byłam niezadowolona bardzo z zyskowności, przychodów mhm. rosły dynamicznie, to jest w ogóle naturalne w spółkach, które są w fazie wzrostu. Ale jestem troszeczkę niecierpliwa i chciałam już mieć. Przychody przychodami super. Zysk by się przydał. Zysk by się przydał, tak? Właśnie nie, nie, nie tak mnie tata uczył robić biznesu. Mm -hmm. I nigdy on tak nie robił, że pompowanie sztuczne przychodów, a, a zysku z tego nie ma. Nie podobało mi się to. Zastanawiałam się, gdzie leży problem. Zreorganizowaliśmy kilka, kilka rzeczy też osobowo. Proceduralnie. To nie było fajne. To było bardzo ciężkie miesiące jakby mm -hmm. takiego cały czas szukania, gdzie, co robimy nie tak. I, i kultura organizacyjna, to był moment, gdy właśnie ja przez kilka miesięcy tworzyłam ten pierwszy draft, czytałam mnóstwo książek i, mój, i nocami znajdowałam czas po operacyjnej yy, bieżące, żeby spisywać tę kulturę. Yy, I uważam, że to był moment absolutnie przełomowy dla firmy. Yy, ja też nie jestem zwolenniczką osób, które lubią dyskutować, czy strategia zjada właśnie kulturę organizacyjną na śniadanie, czy kultura jest ważniejsza niż strategia. Wszystko jest ważne, tak? Trochę wszystko. Trzeba mieć też dobry moment na to w firmie. Dla nas była bardzo ważna kultura organizacyjna. Ile... Trwał ten proces od momentu, kiedy zdałaś sobie sprawę, że trzeba zrobić zmianę, do momentu, kiedy już poczułaś, że ta kultura działa. Kilka miesięcy. Mm -hmm. Kilka miesięcy. Tak, a i ta kultura jest czymś, co żyje, co się to, zmienia. No, to normalne. normalne. Co... Tak. Ja, ja uwielbiam tą definicję kultury organizac organizacyjnej The Way We Do Things, czyli sposób, w mm -hmm. jaki robimy rzeczy. To jest najprostsze, jaką można można zrobić. A co spowodowało Twoim zdaniem, że zyskowność się pojawiła po zmianie e, tego, jak robiliście rzeczy? Mm. Liderzy i menadżerowie dojrzeli. Do odpowiedzialności? Tak, do tego zrozumieli, co od nich oczekujemy. Czyli nie czekali na polecenia? Mm. Tak, 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 tak. Z, y, nagle gdzieś ten ciężar odpowiedzialności się rozłożył. Mhm. To y, tobie też było łatwiej, prawda? Zdecydowanie, tak. Mhm. Zaczęliśmy po prostu więcej rozmawiać. Y, jeszcze więcej. Y, być bardziej krytyczni wobec tego, co robimy. Y, nagle zaczęliśmy podejmować po prostu lepsze decyzje. Tylko i aż tyle. A czy byli ludzie, którym ta zmiana nie pasowała? Myślę, że niektórzy. Tak, słyszałam też takie opinie, że um, może za wcześnie, mhm. może pachnie to zbyt dużym korpo, a absolutnie nie to było celem, ale mhm. kultura organizacyjna to są takie duże słowa. A to też można streścić w kilku zdaniach tę kulturę po prostu, tak co to bardzo ludzki. Macie kulturę organizacyjną, jakbyś miała w tych kilku zdaniach streści? Myślę, że feedbacku i szczerości. Okej. Okay. Informacji zwrotnej właśnie i szczerości. I te dwie rzeczy, czyli dobra komunikacja i szczerość są najcięższe do zrozumienia dla osób, które przechodzą do Kuboty. I które są niestety, mm, nie, spaczone to jest złe słowo, ale no, mają złe naleciałości z innych firm. Mm, mm -hmm. Że feedback się daje tylko do góry. Eee, nie, przepraszam, że się, że się daje w, dół. w dół, tak? Że jakby osoba niżej nie może dać wyżej. Eee, I wtedy że... zarząd żyje w takiej bańce. Tak, 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 tak. A u nas absolutnie jest pionowo, poziomo, każdy każdemu, zawsze, wszędzie. Eee, I i, I że to, jest to jest często taki feedback on the spot, nie? Czyli w tym momencie, jak coś się dzieje. Mm -hmm. Tak. I to jest coś... naprawdę, nie, nie jest łatwiej. Czasami bardzo kogoś lubisz, eee, ale wiesz, że coś zostało źle zrobione albo eee, Chciałabyś po, po prostu porozmawiać, skąd taka decyzja. I, i to nie jest wszystko, to drążenie jakiegoś tematu niewygodnego, na przykład porażki, no nie jest niczym przyjemnym, mhm. ale dzięki tej kulturze można zrobić taki dwu-, trzyzadaniowy wstęp, który no, przebija balon. Jakieś takiej nerwowości. Ludzie sobie przypominają, że to ok, no naprawdę jest taka kultura, że my musimy porozmawiać, jakby nie, nie porozmawianie w tym momencie, nawet gdy ktoś nawet nie ma ochoty, bo, bo ktoś coś schrzanił, bierze to na klatę i, 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 i gadamy. I nagle właśnie nie doprowadza, dzięki tej kulturze nie doprowadzamy do nadmuchania pewnych balonów, że ludzie sobie duszą niektóre rzeczy i odchodzą z firmy, bo, bo coś im nie pasuje. No, wszystko, mam nadzieję, wyjaśniane um, momentalnie w zasadzie. Jeżeli biznes rośnie 20, 30, 60, 80%, szczególnie biznes ciuchowy, a buty to, są, to jest rodzaj ciucha, tak? No to potrzeba pieniędzy na kolejne dostawy i tak dalej. Ten kapitał obrotowy rośnie. Jak sobie z tym poradziliście? Skąd braliście pieniądze na rozwój i wzrost? Z różnych źródeł. No, też inwestorami początkowymi byli, tak jak powiedziałam, Dorosła i Wiesław, Dorota i Wiesław Michalska oraz Stora Tutaj też wrzucili kapitał pozwalający na zamówienie mhm. pierwszych kontenerów ale biznes tak szybko rozrzucił. To, że nie nie, wystarczyło. tych pieniędzy nie wystarczało, prawda? Tak, nie wystarczało. I też dostaliśmy tutaj szczerą zwrotkę właśnie od... od mm, wspólników? Tak, od wspólników, że Alina, szukamy gdzie indziej. Okej. Okay. Dalej, więcej nie zaryzykuję, po prostu też mam swój biznes, tam też jest mm -hmm. potrzebny kapitał obrotowy, bo jest bardzo podobny do um, biznesu naszego, więc rozumiesz mnie. I to też jest tak, że są pewne okresy w roku... Um, Kiedy potrzeba więcej pieniędzy. Kiedy potrzeba więcej, tak. Um, bo klapki się chyba słabo sprzedają w grudniu. To... Nie? Absolutnie nie. To Najlepszy to... kwartał. Równie to... dobry jak drugi. To pogadamy o tym za chwilę, ale o kapitałach chciałem porozmawiać. Mhm. W pewnym momencie zdecydowaliście się na crowdfunding udziałowy, prawda? Jako tak. formę rozwoju. Skąd taki pomysł? Stwierdziliśmy, że Kubota to społeczność bardzo mocna, mhm. bardzo oddana. My nawet nie mamy fanów a fanatyków, którzy sobie te tatuują e, Kubotę. nie tylko stare logo, ale też już nowe. Okay. E, którzy biorą śluby w kubotach, którzy rodzą w kubotach, e, którzy wchodzą na szczyty <grym> w <grym> tak, kubotach. W kubotach, tak, nie pochwalamy. Po okay. Wiemy, że to się dzieje. Okay. Średnio myślę, że raz na tydzień e, biuro obsługi klienta podsyła coś, coś. Coś zwariowanego. Tak, coś zwariowanego. Jest to niesamowite. Jest to inspirujące. Naprawdę pokazuje, jaka jest, jaka jest moc tej marki. Ale ja to też daje power w prowadzeniu takiego biznesu, nie? Tak. Zostajesz tak, coś takiego, tak, mówisz wow, tak, nie? No, tak, wariat, tak, ale, ale wow. Tak, tak, tak. Nie, naprawdę my jesteśmy firmą, gdzie wielokrotnie dzieje się, są wystrzały radości, jakiś nagle ktoś krzyczy z, z innego pokoju, wszyscy biegną do tego pokoju, jakby co się stało, co, co tym razem, tak? No i właśnie, że poród w kubotach, albo <laughs> kolejny tatuaż i albo coś się udało super zrobić, tak? No bo też kilka fajnych kampanii jest za nami, ale to, to, to nie teraz. Mm. Kasa. Kasa, tak. Jeżeli chodzi o crowdfunding, Kubota to społeczność. Stwierdziliśmy, że etos giełdy doskonale współgra z etosem, który wyznaje Kubota, czyli etosem, gdzie społeczność jest ważna. To jest trochę marka społecznościowa. Więc takie inwestowanie właśnie oparte na mniejszych inwestorach, uznaliśmy, że to jest coś dla nas, bo nie stracimy decyzyjności, nie wejdzie nam tutaj. Inwestor, który zacznie rozstawiać po kątach cały biznes i mówić to, to i to. I już byliśmy na tyle mocni i pewni tego, co robimy, że chcieliśmy nadal robić to po swojemu, nie chcieliśmy sprzedawać też większościowego pakietu. I stwierdziliśmy, że spróbujemy na giełdzie, że to jest też oddanie marki, którą reaktywowaliśmy na powrót fanom, ktoś to będzie chciał wyprodukować. Ale giełda udałowcem. była po crowdfundingu, prawda? Tak, 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 oczywiście. Mm -hmm. Ale Czyli wchodziliśmy... crowdfunding był takim krokiem jakby przygotowawczym. Tak. Yy, my sobie bardzo cenimy. Uczciwość wspólnikami, mhm. ludzką uczciwość. I wiedzieliśmy, że nie robimy crowdfundingu tylko po to, żeby. Żeby wziąć te, pieniądze. Wziąć pieniądze i żeby nikt z tym nic nie mógł potem zrobić. Tylko chcieliśmy, żeby ci ludzie mogli potem w wygodny sposób te akcje sprzedać. Bo oczywiście akcje z crowdfundingu też można sprzedać. No ale, ale jest trudno. Jest trudno. Jest to niewygodne. Jest to. No i no po prostu jest trudno, tak? I więc tak. To, że w tym tygodniu, w poniedziałek, w tym tygodniu, w którym nagrywamy, mhm. weszliście na New Connect, było takim naturalnym następnym krokiem, tak? Żeby ludzie mogli dokupować, ale też i odsprzedawać te udziały, prawda? Tak, był to krok w stronę, był to ukłon w stronę inwestorów. Mhm. Zadeklarowaliśmy się, że wejdziemy na giełdę w tym roku. To I to, to ta 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 ta... nie jest dobry rok. To jest fatalny moment, zdajemy sobie z tego sprawę. Jakby okay. Wszyscy, y... niektórzy dziękują, że weszliśmy, niektórzy mówią: Ale czemu taki moment, najgorszy z możliwych? no Może tak, ale złożyliśmy obietnicę i ją spełniliśmy. Mm -hmm. I my jako wspólnicy czujemy z tego dumnie, a jako biznes, jako, jako osoby stojące za starami dużego biznesu, robimy swoje. Dowodzimy świetne wyniki i nie mamy się czego wstydzić. Jakby Otoczenie firmy bezpośrednio do nas, które można porównać jak, jak no giganci, z którymi się lubimy porównywać, ale czy LPP czy Rizard, no zaliczyli dużo większe spadki niż, mhm. y, y, ni, niż my. I y, y, po, po prostu chcieliśmy spełnić obietnicę, zrobiliśmy to mhm. i nadal robimy swoje. Jak, i wierzymy, że inwestorzy docenią to, co. Y, to, 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 to jakie wyniki dowozimy, to że dochody rosną szybciej niż przychody, a przychody rosną bardzo szybko, że mamy jasną, spójną strategię biznesową. Mam nadzieję, że to jest kwestia czasu, gdy wszystko wróci do normy i osoby, które faktycznie zainwestowały w ramach emisji, no będą mogły na tych akcjach zarobić. Jak dużą firmą będzie Twoja firma? Nie wiem, czy jest sens tak wybiegać w przyszłość. Po ty, prostu robimy swoje. Czy ty nie masz jakiejś jakiej ambicji, do której dążysz? Metoda żabich skoków. To znaczy? Podczas II wojny światowej. Ja, yy, mm -hmm. tak, tak, metoda, że się zdobywało wyspę po wyspie. Mm -hmm. Tak sobie skakali i, i się udało. Tak. I tak będziecie robić? Tak. Tak chcemy robić. Uważam, że nie ma to sensu. Jakby biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz na świecie, bo, ja cenię wizjonerów, ale mm, myślę, że się... Kilkoro z nich za kratkami właśnie ląduje. No właśnie. Tak Więc może... W końcu to jest to moment, że, że trzeba się bać tych wielkich deklaracji i fajnie ludzie są właśnie bardziej... Po prostu bardziej, robić biznes, tak? Po prostu robić swoje, myśleć o... Oczywiście mieć plan. Jakby Każdy plan jest lepszy niż brak planu i my go mamy. I wiemy, co chcemy przez te kolejne 3 czy 5 lat robić. Ale czy to się wszystko nie zostanie wywrócone do góry nogami? Też tego nie wiemy. Do tej pory te, 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 to, co sobie zakładaliśmy, udawało się spełniać, to były dobre kierunki. Nie zawsze w szczegółach. Nam to wychodziło, ale to jest jak w każdym biznesie. Bardzo jesteśmy elastyczni jako, jako ludzie, jako spółka, więc my się nie boimy tych ciężkich czasów. No bo też, też to jest myślę, że warte podkreślenia. My mieliśmy bardzo ciężkie otoczenie od początku reaktywacji. Mhm. Tam był chyba tylko rok normalny, a potem pandemia, wojna, no mieliśmy pełen komplet. Tak, no biznes też nie jest, znaczy marka jest stara, ale spółka ile ma lat? Cztery, Pią, pięć, piąty, piąty rok. rok tak, tak, to jest bardzo młoda spółka. Mhm. Rozmawiam ze znajomymi, którzy mają firmy właśnie 3, 5, 7, 10letnie i widzę, gdzie jest taka granica, gdzie ludzie zaczynają, zaczynają być spokojniejsi, którzy robią prowadzą. Uf, uf. Tak, robią ów. No tak I my to ów właśnie robimy teraz. I to jest no tak między 5 a siódmym rokiem tak. często, nie? Tak. Gdy wchodzą procedury, gdy, gdy wchodzi świadomość um, duża mocnych, mocnych stron zostało. Dostawcy i odbiorcy są już w miarę stabilni tak? i tak, można. Dokładnie. Można to Mamy robić. dane historyczne. To, to jest w ogóle niesamowite, naprawdę to jest niesamowite. Raporty sprzedaży się porównują, lata się do siebie porównują. Ale kolory też porównujecie, wiadomo jak się zmienia to, czy jak to działa? <grym> Nie no, to, ja, jak najbardziej. Jest zielono w każdym razie w raportach, to jest najważniejsze. Ca, ca, cały czas jest do przodu, więc mm, to są takie drobne rzeczy, ale naprawdę my jeszcze rok czy dwa lata temu, to cały czas było takie Musieliśmy trochę podejmować decyzji w jakiejś mgle. E, I tutaj jest olbrzymia rola e, właśnie e, Dominiki Florczak, wiceprezeski dyrektorki do spraw e, finansów i logistyki, bo ona doprowadziła, że my mamy widoczność w końcu. Mm -hmm. Zagregowała dane, e, z, 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 w odpowiedni sposób też je przedstawia zespołowi, dzielimy się tymi e, danymi. Rozumiemy, co się dzieje w firmie. Tak, w końcu. E, z, rozmawiamy o, o liczbach i to są najfajniejsze i najważniejsze spotkania w, mm, w biznesie. Cały zespół siedzi? Tak. Mhm. Wszystko, wszystko, wszyscy wszystko wiedzą. Dałaś mi tutaj taki promyczek nadziei, bo audycja niedługo kończy 4 lata. Ja, tak, ja już bym chciał tak zrobić ów ów, ale jeszcze, 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 jeszcze <noise> widzę, że jeszcze to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to jest ten problem. E, angażujecie się w działalność społeczną. Dlaczego? Lubimy, mm -hmm. wierzymy, że tak trzeba. Mm -hmm. Ale taka młoda firma już ma na to miejsce? To też można powiedzieć, że trochę nigdy nie ma miejsca w firmie. Mam wrażenie na tego typu rzeczy, a u nas od początku było. Okej, okay. I I to jest częścią kultury. To jest częścią kultury. Wynika to z naszych przekonań. Ja, ja pamiętam, jak przeczytałem też jeden artykuł twórcy finansowego Ninja. Mm -hmm. Na temat, że właśnie on się też od początku dzielił. Michał miał taki, był zresztą gościem, miał taki, od początku mówił, jak jego finanse wyglądają, tak. Mhm, tak, I te, też od początku wspierał. Pajacyka. 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 Właśnie. I my ten artykuł przeczytaliśmy przed założeniem kuboty mhm. i stwierdziliśmy, że też tak chcemy, bo potem będzie. Ciężko y, 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 się podzielić. I on też o tym podkreślał, że nie wie, nie wie czy by to zrobił y, w sumie po jakimś czasie, ale przez to, że to zrobił od razu. To stało się naturalną częścią, tak? Stało się naturalną częścią. Michał, jeśli słuchasz, jesteś inspiracją. Oj, i ten artykuł to w ogóle to, to był wielką inspiracją. Tam było, okay. taki, to był taki wielki case study firmy Michała. I my tam wyciągnęliśmy mnóstwo rzeczy. Czasami też błędnie, bo to była inna firma, Michała. Tak, nasza. tak, tak. Obserwowanie innych firm jest wartościowe, ale kopiowanie może być niebezpieczne, prawda? Tak, ale my też szybko właśnie się wycofaliśmy z tych błędnych rozwiązań. Ale na pewno to było um, bardzo, bardzo ważne dla nas w ogóle, bardzo ważny moment. Dosłownie pamiętam, jak punkt po punkcie analizowaliśmy to wszystko. Co bierzemy, co nie. Wejście na giełdę. Jak trudny to był dla ciebie proces? Ogólnie jest trudny, ale jestem prawniczką. Mhm. Um, więc myślę, że tutaj już mam, miałam du, dużo łatwiej. Mhm. Po drugie, mieliśmy świetnego, autoryzowanego doradcę. Ja nie mówię tego, bo, bo muszę, bo tak wypada, tylko po prostu niesamowitych ludzi, którzy nas tak w każdym momencie wspierali, w, ka w, w każdym momencie tego etapu i po prostu brali ciężar z głowy. I znowu też taka to jest firma, która jest trochę nasza kultura. Jakby nie jest, ale jest. Mhm. E, I mm, doskonale rozumiem właśnie. To, co też jest w naszej kultury, czyli podnoszenie papierków z podłogi. Mm -hmm. I, I że nie ma czegoś takiego, że nie za to mi płacą. stu ludzie są proaktywni, starają się po, patrzą holistycznie na biznes, na partnera i zastanawiają się, jak mu mogą pomóc, a nie y, szukają uników. Mm -hmm. To jest bardzo częste. Y, i, i, I przez to też to wszystko poszło zgrabnie, szybciej, i ja mam wrażenie, że są dwie strony wygrane, bo oni też doprowadzili do tego procesu. My nie spanikowaliśmy po pomimo, drodze. Pomimo tak? tego, co się dzieje na rynkach. Pomimo tego, co się dzieje na rynkach. Jakby jesteśmy świadomi, że debiut właśnie mógł tak wyglądać, jak wyglądał, że był spadek, ale robimy swoje po prostu, tak? I, i cały ten proces był skomplikowany, nie ma co ukrywać. Mhm. Przez to, że byłam prawie świadoma wielu więcej rzeczy, ale myślę, że tak... Z, z, tak z, z takim, z takim wsparciem, jakim było jęce, każda firma by sobie poradziła. Jest to tylko kwestia decyzji. A co w kulturze twojej firmy oznacza podnoszenie papierków, bo mnie to zaintrygowało? Macie Uwielbiam. to wpisane w dokumencie swojej kultury. Tak. Dosłownie, podnoszenie papierków z, z, podłogi. z podłogi. I jeszcze w mojej prezentacji, gdy jak do nas przychodzi nowa osoba, ja zawsze w ramach wdrażania robię jej warsztat z kultury. To jest jedyna rzecz, którą robię przy wdrażaniu. Mhm. Uwielbiam to. E... Czyli tłumaczysz, jak działa ta firma. Tak. I mhm. bardzo szczerze, bez ogródek, e, podając przykłady, jest, ten, jest, jest taka prezentacja, gdy e, właśnie jest napisane, że podnosimy papierki z podłogi i jest zdjęcie śmieciarki z Lego. Bardzo lubię ten slajd. E, a, a co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze widzimy te papierki, nie udajemy, że ich nie ma, staramy mhm. się je zauważyć. Jak już widzimy, to nie mm, nie mijamy, ich, nie mijamy ich, tylko je podnosimy. A jak je podnosimy, to można zrobić bardzo wiele rzeczy. Nie jest tak, że my od razu musimy wiedzieć, do którego kosza wyrzucić. To jest zbyt skomplikowany biznes, żeby już każdy tak widział i podnosił, jeszcze do dobrego kosza wrzucał. Można zapytać. Można po pierwsze powiedzieć, że uwaga, mam papierek, ale jest za duży jak na mnie, nie umiem go wyrzucić, nie wiem gdzie go wyrzucić. I nagle rozmawiamy i ktoś, kto wie, gdzie go wyrzucić, go wyrzuca, albo robimy to wspólnie. Po drugie, jak ktoś podnosi ten papierek, to też go nie chowa do kieszeni i mówi, że wyrzuci, a nie wyrzuca. Czyli zrobi, ale nie, ale, ale nie robię, bo jest za dużo się dzieje. Nawet wiem, gdzie wyrzucić, ale po prostu jest taki natłok obowiązków, że, że to też tam jest gdzieś no, przetrzymywane przez tygodnie, miesiące. To też tak nie lubimy. E, więc podnoszenie papierków z podłogi wcale nie jest łatwe. Ma wiele odcieni. Ale najważniejsze jest, żeby wyczulić ludzi na to, że e, trzeba je zauważać i trzeba głośno mówić o problemach. E, i, I się tego nie bać, to, że jest papierek, to, to jest żaden temat. To jest normalne w biznesie, jak w życiu, wszędzie są papierki. Ile trwa ta twoja prezentacja o kulturze? Myślę, że około godziny. Mhm. W Zależności też od pytań, od dojrzałości mhm. drugiej osoby, bo czasami dla niektórych wiele rzeczy jest oczywistych, a niektóre na przykład bardzo go się intrygują i to pytują. No bo chcą zrozumieć. Tak, chcą zrozumieć, więc to też zależy. Super. To my poprosimy, jeżeli dzielicie się tą kulturą, może byśmy to puścili w naszych kanałach i pokazali, jak to jest. Super. Jest prezentacja dostępna na w zakładce rekrutacja u nas w poszczególnych. Yy, Ogłoszeniach, ale jak najbardziej podejście. Alina, nadchodzi taki moment w audycji, że zadajemy gościom bardzo podobne pytania, nawet mamy taki hashtag Trudne Pytania. Mm -hmm. Jesteś gotowa? Pewnie. Widziałaś parę odcinków, więc chyba wiesz, co cię czeka. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, którą podjęłaś w życiu? To pierwsza, gdy uświadomiłam sobie, że prawo nie jest dla mnie i że będę kroczyć ścieżką przedsiębiorczyni. Czyli ten wieczór, kiedy o filmach zaczęliście rozmawiać? Tak. To była bardzo wyboista droga. jest do tej pory, ale nie żałuję nawet przez sekundę. Okay. To nie była moja branża, mimo że długo się okłamywałam, że jest. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że współpraca z moją żoną w firmie. Mm -hmm. Też się bardzo tej decyzji bałyśmy, bo nie wiedziałyśmy, jak ona nas zmienia, jak zmieni związek. Jak zmieni firma. Jak zmieni firmę, oczywiście. Ale jest super. I dla firmy, i dla nas. Spędzamy mm -hmm. sobą więcej czasu. Mamy kolejną rzecz, która nas łączy. Mm. A nie jest tak, że czasami stres z firmy przenosi się do domu? Wypracowałyśmy sobie pewne zachowania, które okay. pozwalają nam teraz właśnie żyć i nie rozmawiać o, o, o pracy po pracy. Mhm. Nie było to łatwe. <grafię> to bywa bardzo trudne. Do tego się dojrzewa. Mhm. Mm. Ale już współpracujemy ze sobą ponad 2,5 roku i, i naprawdę jest super. I bo to działa. Tak, to działa, bo ciężko mi sobie wyobrazić bardziej odpowiedzialną osobę i, i zaufaną właśnie też. Kto się mhm. zajmuje finansami, finansami. Tak, zaufana też osoba na tym stanowisku, bardzo ważnym. E, świetnie uzupełniająca moje, e, moje gorsze, e, gorsze cechy. E, mhm. no jest totalne uzupełnienie nie tylko ze mną, ale też z pozostałymi wspólnikami, wspólniczkami, więc. Ale... To uzgodniałaś ze wspólnikami, prawda? No, oczywiście, pewnie, że tak. Okay. Nie, tak, jak najbardziej. W ogóle to było dosyć przypadkowo. Myślę, że bardzo krótka historia. Dominika wtedy była audytorką, mm -hmm. wcześniej była audytorką w, w korporacji, rzuciła pracę i stwierdziliśmy, że kurczek była audytorką. No to, A, Audytowała wielkie firmy, naprawdę wielkie. Może to nas przyjdzie na kilku dni audyt? No I tak została. Nie, nie, nie puściliśmy już jej. <laughs> Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Uśmiech żony, mm -hmm. gra w piłkę nożną, mm -hmm. chyba te dwie rzeczy. I podróżowanie, to jest też coś, co strasznie kocham. A jak dużo grasz w piłkę nożną? Już teraz bardzo mało, bo się cała popsułam. Ok. Przez piłkę? <laughs> Pewnie. <laughs> ok. Znam to uczucie, ja przez hulajnogę, nogę, także nie, nie, nie polecam popsucia się. Rekompensuję sobie to oglądaniem piłki nożnej. Nie jest aż tak fajnie, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócę tak zupełnie amatorsko. Okej. Okay. Y jak wygląda twój typowy dzień? Bardzo różnie. Nie mm -hmm. wiem, czy mam nawet typowe dni. Okej. Okay. A o której wstajesz? Bardzo różnie. Aha. <śmiech> <śmiech> Czyli nie masz typowych dni? To nie jest tak, że robisz sobie jakąś rutynę, dzięki której ci jest łatwiej? Raczej nie. Y na tyle się też dużo dzieje. Na tyle mam łączę różnych stanowisk, że trochę to, co jest potrzebne w firmie, no, to daje w tym dniu. I, I czasami są takie tygodnie strategiczne, wtedy uwielbiam się zamykać w domu, odłączać się od firmy, nie rozpraszać. Jest u nas za fajnie w firmie. Każdy chce pogadać, każdy chce się pochwalić, poradzić. Wolę wtedy się zamknąć w zaciszu i. I być odludkiem, czego on tak naprawdę nie lubi, ale to, to dobrze w, jakby współgra z tym, co, co muszę zrobić, czyli z napisaniem mhm. strategii, albo jej z, zmianie. Ale są też takie momenty, że właśnie jestem potrzebna w firmie, gdzie muszę dać energię, yy, muszę dać impuls, yy, albo po prostu, no, też ludzie cieszą się, że jestem, bo, bo mnie lubią, bo, bo chcą porozmawiać, tak? To... Czyli bez rutyny. Absolutnie bez rutyny, tak mi się wydaje. Czasami ją próbuję wdrożyć, ale jest to trochę na siłę, i ja nie wiem, czy jestem bardziej efektywna okay. wtedy. Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój? Wydaje mi się, że w tym momencie, w którym jestem, na przestrzeni ostatnich miesięcy, mnóstwo rzeczy zostało zdjętych z mojej głowy i to jest niesamowite i to, to jest właśnie. Jeden to temat... przez to, jak organizacja się zmieniła? Tak, tak. Mhm. I to są te najpiękniejsze chyba momenty w prowadzeniu własnego biznesu. Gdy ludzie naprawdę podnoszą te papierki za Ciebie, mhm. widzą je. To, 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 to jest, to jest niezwyk, nie, niezwykła sprawa, bo to jest też trochę, co, co zaczynają też podobnie myśleć, ale nie, nie do końca, bo to też nie chodzi o to, żeby nagle wszyscy myśleli tym samym kluczem. Ale w tych najważniejszych aspektach myślenia o biznesie i, i myśleniu procesami i, i tym, co powinno się usprawnić, co powinno działać, jest już taka zgoda u nas. I więc zwracamy uwagę na, na, te, na te same rzeczy, które. Które nie działają. Więc jak wiem, że jak ja tego nie zrobię, to ktoś mhm. zrobi. To, to, to jest niesamowite. A co jeszcze byłoby dla mnie taką olbrzymią odciążeniem? Wydaje mi się, że już operacyjnie chciałabym robić mniej rzeczy w marketingu. Mhm. Lubię to robić. To może to jest? Ta, ta pięta hejlasowa, że przez to, że to lubisz, to ciężko... Nie, ale to, to też bez przesady, że lubię. Chyba bardziej lubię myśleć, niż robić. A, okej. Okay. Jednak, więc... marketingu więcej się... Tyle samo się myśli, co się robi często. A chyba więcej się jednak robi, tak mi się wydaje. Okay. Bo taka burza mózgów to jest... Tak, bo ludzie bardzo myślą o marketingu właśnie, że to są tylko te burze mózgów, że to są te wystrzały... Uh -huh. A tam jest bardzo dużo... A tam jest mnóstwo procesu i mnóstwo powtarzalności mnóstwo matematyki w ogóle. Marketing to jest naprawdę matematyka i ludzie bardzo, bardzo wiele osób tego nie rozumie, i, i się krzywdzi tym czasami, zostawaniem, właśnie marketerami. Okej. Okay. Więc jeżeli ktoś, już bym zupełnie nie musiała robić nic marketing operacyjnie, myślę, że to by było z korzyścią dla firmy i chyba też dla mnie. Jaką masz super moc? Rozmawianie z ludźmi. Rozwiniesz? Myślę, że rozmawianie slash inspirowanie, mhm. przekonywanie ich do wspólnego celu. I chyba, chyba tyle, więc to okay. rozmawianie naprawdę oznacza bardzo wiele w różnych sytuacjach, i, to, to. i w kontekście y, wyjścia i opowiedzenia całemu zespołowi o celach strategicznych, i mm -hmm. y, y w kontekście rozmowy w cztery oczy i powiedzenia, y, czego od ciebie oczekuję, jak, i w którą stronę chciałam, na przykład, żeby ktoś się oczekiwa, y, rozwijał i zmieniał, i co mi przeszkadza. Nie boję się trudnych rozmów, uważam, że umiem dostosować. Ton, sposób komunikacji do rozmówcy, a przez to, że naprawdę lubię ludzi, to jest dosyć duża synergia tych dwóch, tych dwóch umiejętności. Okay. Ludzie, którymi się otaczamy, w pewnym sensie nas formują, czyli odbijamy od nich idee, te idee powodują, że mamy pewne myśli, te myśli powodują, rzeczy. i miejsca, w których jesteśmy. Tam Gladwella w tej chwili parafrazuje. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Albo jak zbudowałeś swoje takie Power 5 czy Power Six, te, te najważniejsze osoby wokół ciebie. Mm -hmm. Zawsze miałam przy sobie y, wiele bliskich osób. Mm -hmm. Prawdziwie bliskich. Do tej pory, y, moimi najlepszymi przyjaciółmi są osoby, które poznałam w przedszkolu. Co jest o, uważam, niespotykane. Tak? To A, rzadkość. Tak, tak, tak. No, mam 34 lata, mm -hmm. moich najlepszych przyjaciół znam 30 lat. Jest to niesamowite. I równie mocnych przyjaciół, bez względu też, też na staż, bo to nie mhm. chodzi o to, żeby się przy nim um, targować, stażem, targ, tak? targować, Tak, poznałam potem na etapie podstawówki, gimnazjum, liceum i studiów. I zupełnie są to inne kręgi znajomych, zupełnie inne osoby, zupełnie inne zainteresowania. Tak samo dla mnie ważne, i tak i właśnie przez to, że zupełnie różne, to w różny sposób nie rozwijający. Mhm. E, lubię chyba ta różnorodność, to jest gdzieś te, też moja właśnie siła, że chłonę ją bardzo mocno. Nie, nie, ona mi nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. A co chciałabyś robić za 3 lata? Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za 3 lata to? Więcej podróżować, mhm. więcej myśleć strategicznie mhm. i rozwijać się w ogóle jako strateg, mhm. bo wiem, że tutaj jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które mogłabym wykonać. Mhm. Mm. Myślę, że może wrócić do tej piłki nożnej amatorsko. Okay. Raz w tygodniu. Okay. Nie szalejmy. Brzmi źle. Książka która? Netflix? Mhm. Nie pamiętam nazwy, tytułu, ale to jest książka o kulturze organizacyjnej, właśnie, mhm. która zmieniła chyba świat, bo jest to najbardziej naj spójna kultura, która powstała. Tam było po drodze mnóstwo momentów, które to się mogło wysypać. Otwarcie też o tym mówi Hasting. I, I myślę, że jest inspiracją, tak, jak dla mnie była dla bardzo wielu organizacji. Oni też to podkreślają, że właśnie dostają takie maile i, i informacje zwrotną z rynku, że bardzo wiele firm, także tych małych, jak nasza, spróbowały coś wziąć z tej kultury. Nie, przekopio... nie, nie całość tylko nie całość, bo to jest też trochę niemożliwe, y firmy są różne. Jeden jest Netflix. Ale to, 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 by, by, była impulsem do zmian u nas i to jest coś niesamowitego zrobić coś takiego, zrobić, napisać fajną książkę, bo to też są dwie różne rzeczy zrobić coś fajnego, napisać dobrą no, książkę. No, też ciekawie napisana, bo Bardzo. tam profesorka z Inseadu pisze co drugi rozdział i Hastings pisze co drugi rozdział, więc on tak. tam rozwija skrzydła, a potem jest to trochę osadzane na, na gruncie firmy. Nie? Tak. tak dobrze, jest. dobrze się to czytało. A, Ali, no co chciałabyś, żeby słuchacze i. Um... A mogę jeszcze dodać jakąś książkę? Bo jestem bardzo książkowa i, i, i czuję, że się, czuję, że to jest niepełna wypowiedź. Dajesz. Strasznie ważny jest y, dla mnie osobiście, ale w firmie też. też. Gąbrowicz? Y, Gąbrowicz jest ważny w firmie? Gąbrowicz to jest w ogóle Kubota. No Gąbrowicz tak. chodziłby w Kubotach, jestem o tym przekonana. Okej. Okay. To I w zasadzie rozumiem. cały koncept, koncept marketingowy, yy, to co chcieliśmy zrobić, to mhm. jest Gombrowicz, to jest zderzanie niskiego z wysokim, to jest firma oparta na kontraście w bardzo wielu płaszczyznach, także organizacyjnych, a marketingowych szczególnie. My się tego kontrastu nie boimy, on jest oczekiwany. Tego używacie, prawda? Non-stop. Mhm. Yy, I najlepsze pomysły marketingowe, najfajniejsze kampanie właśnie były oparte na kontraście. Nie ja nienawidzę wystąpień publicznych, ale myślę, że jak się kiedyś odważę na jakąś fajną konferencję, to opowiem właśnie o roli kontrastu w budowaniu firmy. Mm -hmm. I myślę, że Gombrowicz by się nie spodziewał, ale mogłabym go cytować czasami, jakby czemu to w kulturze organizacyjnej właśnie jest, czemu tak zrobiliśmy yy, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc bar bar bardzo to jest dla nas mo mocna postać. Któraś z pozycji Gombrowicza? Dla mnie innej? najważniejsze były dzienniki. Okej. Okay. To mamy dwie książki. To ja spróbuję jeszcze zadać to samo pytanie. Co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie, audycja projektu i swoje życie zapamiętali z tej naszej rozmowy? Że kultura organizacyjna jest ważna mhm. i życzyłabym odwagi osobom, które pracują w firmach, gdzie się nie przywiązuje do tego wagi, żeby to zmieniły lub żeby porozmawiały ze swoim menadżerem, liderem. A może warto byłoby wprowadzić kulturę organizacyjną. Naprawdę lepiej się żyje. W takich firmach, a, a praca jest większością naszego życia. Mhm. Dlaczego mamy sobie utrudniać i, i nie dbać o siebie wokół? Bądźmy uważni także w pracy. Super. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszam na audycję za projekty swoje życie, a w poniedziałki na serię ekspercką.